Kasią się wybieramy na spacer i tak powiem wam szczerze, że ja wiem, chyba już od pół godziny tak czekamy, a zobaczcie jaka pogoda, nie wiem czy widać, czy słychać, ale pada, cały czas pada. No i niestety nie możemy pójść na ten spacer, a chciałyśmy tak bardzo się przejść, ale widzicie, nie możemy pójść, bo kurczę, cały czas pada. Ale coś wam pokażę. Zobaczcie, macie takie pudełko u siebie. A już wam mówię, co tu jest. Pokażę wam, tylko przekręcę kamerę. No i ciekawa jestem. Pewnie każdy z was ma, ale właśnie to mnie zastanawia, jakie pudełko macie. Już pokazuję wam, jakie ja mam. Chciałam wam pokazać właśnie to pudełko. Tu jest akurat Dior po perfumach. Już dawno, dawno, chyba jeszcze w Polsce mieszkałam, mi się wydaje, jak dostałam, oczywiście od swojego mężusia. Patrzcie, nie mogę otworzyć. Uhuhu, ciężko się otwiera. No dobra, udało się. No i zobaczcie, co ja tu mam. Nożyczki, jakieś zameczki, tutaj takie wycięte... Cięte takie szablony na co to było? Na taki pompon, bo ja czapki w ogóle na durtach robiłam, nie wiem czy wiecie, dla swoich dzieci oczywiście, nie tam, że jakoś tam na sprzedaż. No, także widzicie, tu są materiały, bo z Kasią też szłyśmy jakieś tam ubranka dla lalek. Tutaj mamy jeszcze pozostałości po materiałach. I tu mamy jeszcze taki materiał. O! Także różne takie rzeczy. I jakieś tam niteczki. Tutaj wam pokażę nitkę. To jest taka gumka. Właśnie specjalnie kupiłam taką nitkę, gumkę taką. O! Bo dla lalek, jak Kasi szyłam właśnie jakieś ubranka, to właśnie była tak jak taka gumka. No i właśnie ciekawa jestem, czy wy macie takie specjalne już kupione pudełeczko, czy sami sobie zrobiliście, tak jak ja. No, a widzicie jakie ja? Ja mam takie drogie pudełeczko Dior. A tutaj wam pokażę kamienie, które Kasia malowała, nie wiem, czy w szkole, czy z koleżanką. No, ale tak właśnie ileś takich kamieni pomalowała i tutaj te kamienie teraz leżą sobie. O, chyba się uspokoiło. Wow! Widzicie? Tak bardzo chciałam dzisiaj pójść na ten spacer. Co prawda nie możemy iść z tatą, bo wiecie, że nie ma taty. Ale jeszcze wyjdę z wami tutaj. O, 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 o! O! Co ta mała? Co ta mała się wyspała? Wyspałaś się, maluszku? Wyspana? Królewna wyspana? Dzisiaj chyba była z godzinkę na dworzu, także... Dzisiaj już nie pójdzie kiciulka na dwórek, nie. Nie pójdzie już kiciulka na dwórek. Dzisiaj będzie już w domku siedziała. No i widzicie, chciałam wam pokazać, otworzyć tutaj okno. Ale ta mała zaraz wyskoczy i ona będzie tam siedzieć na tym tarasie. Czekajcie, teraz pójdę. Udało mi się. Ciepło jest, dobra, to idziemy. Ale fajnie, wow. Nie, no po prostu, ale teraz cudo. Słuchajcie, po takim deszczu to jest rewelacja. Po takim deszczu to jest... Zobaczcie, jakie kolory. Pamiętacie, jak niedawno wam wspominałam, że zaraz tutaj ta góra i te drzewa wszystkie będą właśnie w takim kolorze żółtym. I u mnie właśnie to fajnie widać. Zobaczcie, jeszcze wam przybliżę. Ale za jakiś czas znowu wam pokażę i zobaczycie jeszcze bardziej. Ale tu u sąsiadki, patrzcie. Ale to drzewo i się zrobiło takie piękne, czerwone. Wow, ślicznie. Bardzo ładnie mi się podoba. Dobra, lecimy. Widzicie, już jesteśmy z Kasią. Kasia jest oczywiście na rolkach. Pokażesz, Kasia? Jezu, gdzie ty tam poleciałaś w tą trawę? Katarzynka jest na rolkach, zobaczcie. Ona tak śmiga na tych rolkach, że ja po prostu uwielbiam z nią spacerować, bo
Bo właśnie cieszę się, że jej to tak świetnie wychodzi. Kasia, poczekaj. Dasz radę? Uważaj, Jezu! Muszę ją trzymać. Czekaj, to trochę wezmę kijek więcej. Czekaj. Na dłuższy. Kasia! Jezu! Nie. Wiecie co? Ja... Kasia, weź mi parasolkę ode mnie. Widzieliśmy sobie parasolkę. Kasi pasuje, widzicie? Różowa. Chcę wam pokazać tutaj góry. Jej, teraz jaką widać parę. Mgłę. Mgłę taką właśnie, która... Nie wiem, ona chyba przyszła zza tych gór. Tak mi się wydaje. I tutaj w dół poszła. W ogóle to jest ciepło. Bardzo ciepło. Dasz radę teraz troszkę jechać? Nie, to jest skórki. Chyba, że chce, żebym upadła. Mm-mm. No to zrób się tak. Dobra, ja wam przekręcam kamerę, bo widzicie. No nie da się, nie da się po prostu iść. Poczekajcie. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ale bez kamery ładniej. Bez, no, kamera tak nie odzwierciedla, dlatego że wy widzicie niestety tą górę dalej niż ja ją widzę. Ja ją widzę naprawdę blisko. Ale w kamerze ona wygląda daleko. Ale nieważne, słuchajcie, nieważne. Najważniejsze jest to, że możecie zobaczyć taki krajobraz. Tutaj widzicie jej layout. Jeździ non-stop. Siu, siu, siu. No, przed chwilą właśnie jechała karetka. Już pani starsza stała na rogu i właśnie pokazywała karetce, gdzie ma skręcić. Ale obejrzałam się i przed jej domem była taka mała karetka, taki mały samochód, mniejszy. A teraz przyjechał taki ambulans duży. No więc chyba coś tam wymaga pacjent przewiezienia i coś muszą podać, czego tam ta karetka nie miała. Dlatego właśnie przyjechała ta druga. A nie, albo może dlatego, że może doktor był w tej drugiej, nie wiem. Ale ja myślałam, że teraz przyszedł. Nie, mały był wcześniej. No i zobaczcie, jak tutaj pięknie, cudownie wygląda. No i zobaczcie, tak można spacerować, prawda? No i to, co już wam mówiłam wcześniej, że już tutaj pomału zaczyna się robić jesiennie już kolory. Na razie żółte się pojawiły, ale za chwilę będą czerwone. No, ale tutaj tego nie było, patrzcie. Pokażę wam. Te kamienie? No. Były. Były te kamienie? No, kiedyś z Paulem tutaj szłam. Te kamienie były? No, tu, tylko te krzew chyba jeszcze nie były, były mniejsze. A. No to widzicie, ja w ogóle nie pamiętam tych kamieni. Bo to tutaj lewo to szło. No coś, to ja też tylko tutaj... tu nie było, ale pamiętam, że tu było. Tak? Może były mniejsze. Ja nie kojarzę autentycznie. Ale zobaczcie, poczekaj Kasia. Teraz wam pokażę, bo tutaj teraz woda się zebrała. A też była woda. Tu była woda, tak. Tak, to prawda. Teraz się ta woda zebrała i ona tutaj płynie, ale nie jest jej dużo. I tu z drugiej strony. Fajnie, podoba mi się. Tak naturalnie to jest zrobione, nie Kasia? Tak naturalnie bardzo. No, ale tyle to budowali, a to nie wygląda, jakby to było skończone. Ale to tak fajnie, to tak wygląda dziko. No, ale to tam jest. Bardzo tak mi się podoba. No i zobaczcie, pada. Kasiula już rozkłada tutaj naszą parasolkę. Ale ty masz... A tobie niepotrzebny kaptur, nie Kasia? Stop, Kasia! Stop! I zobaczcie, już niestety kawałek, tylko troszkę, tylko nie padało, a teraz cały czas pada. Znowu. Różowa mama. Różowa mama. Ale nie pasuje do zielonej kurtki. Ale opowiadałyśmy o tej kalimacie, którą kupiłam na jogę? Nie. Nie? To może wam opowiem, bo ja sobie zamówiłam różową kalimatę. Nie, pani. Ja sama zamówiłam. Ale ty powiedziałeś, jakie. No tak, ja pani wysłałam, do tej mojej instruktorki wysłałam właśnie informację, bo dostałam od niej link do sklepu, no do takiego sklepu, poczekaj Kasia, bo ty trzęsiesz, do takiego sklepu, tu drugą rękę chodź. Dostałam link do sklepu, który sprzedaje asortyment właśnie do jogi, tylko w sumie do jogi. I... Joga. Tak, i właśnie
tam dostałam właśnie ten link, żeby sobie wybrać jakiś asortyment, to znaczy kalimatę i ten klocek do ćwiczeń. No i ja sobie wybrałam różową kalimatę i wysłałam tej mojej koleżance, żeby zamówiła właśnie mi taką kalimatę. Po czym ona mi przysłała, że tej nie ma, czy może być ta, i przysłała mi inny kolor. I ja wtedy jej napisałam, że tak, może być ta, ale różowa. No więc ona zaczęła się śmiać, mówi, że już jest Druś Einander. Że nie wie co. Że zgłupiała, że już nie wie co. I ja mówię do niej, dobra, to już wezmę sobie inny kolor. A moja Kasia wtedy weszła i mówi, mama, ty napisz, że ty chcesz wtedy różowy. No, napisz różowy, mama. No i ja wtedy napisałam i ta się zaczęła śmiać. I później jak przyszłam na te zajęcia swoje i ona na głos, Ania, mam dla ciebie pink. Roza, nie? Ona mówi, mam dla ciebie roza, może być? No, także z tego wyszedł właśnie taki śmieszny, że ja wyszłam, że jestem różowa, bo jest wszystko różowe. A tak naprawdę lubię róż, naprawdę lubię różowe i naprawdę dużo w ogóle, teraz też coraz mniej mam tych ciuchów różowych, ale kiedyś to ja bardzo dużo miałam sukienek, bluzeczek, bardzo, bardzo dużo rzeczy właśnie różowych. No i Katarzynka ma chyba to po mnie, bo widzicie, nawet kurtkę, ta kurtka tak świetnie wygląda się, wygląda na taki kolor róż, ale to jest taki bardziej, Kasia, to jest bardziej taki kolor, jaki Kasia to jest kolor, taki malina? A wine rot, no właśnie, także to jest taki kolor. Linowy, czerwony. No taki, tak, to jest wine rot, ale tutaj widzicie, nie wygląda wcale jakoś tak inaczej niż ta moja parasolka, nie? Trochę wygląda. Troszkę ciemniej wygląda, no. Kasia, bo chciałam pokazać różnicę. No, różnica jest taka. Także tak to wygląda właśnie. Idziemy w auto? A czekaj, tu chcemy pomieszczać. No właśnie. Bo my z Kasią takie kółko robimy nasze. O, tu Kasia może sama jechać. Uwaga, Kasia, samochód. My z Katarzynką robimy takie kółko. No i oczywiście. Oczywiście przed snem, wiecie, nie? Przed snem trzeba spacerować, nie? A tu jest szkoła. I my właśnie lubimy albo w tą stronę, albo w drugą zawsze chodzimy. Albo jeszcze inaczej, nie? Mamy tutaj kilka tak naprawdę ścieżek, z których korzystamy. Dla mnie to nie jest przed snem, bo trzeba ćwiczyć. No tak, ale tak naprawdę już niedługo będziesz, wiesz, szła. Ale muszę wam powiedzieć, że Kasia się uczy francuskiego. Zawsze się uczy na jeden. Tak, ona się zawsze uczy na jedynkę, bo... Zawsze mam naklejkę, że dobry test. Tak, Kasia ma zawsze, dostaje te najlepsze oceny. Ale Kasia, powiedz, jak się masz po francusku? Jak się masz? No, jak się masz? Wie geht es dir? Super. Super? Super. Nie, ty odpowiadasz, ale zadaj to pytanie. Bigece z Sava. Jak? Sava. Sava. Ale coś lepiej jeszcze od było. Paula. Ale coś jeszcze było. Sava. Coś jeszcze było. To Sava, potem drugi mówi super. I a. mówi etuaj, wtedy ten drugi mówi. Aha, etuaj to znaczy a ty, tak? No. Okej. Okay. Także Kasia tutaj śmiga. Lepiej dzisiaj, Paula. Dzisiaj już ją spytałam dwie strony z francuskiego i się uczy dziewczynka. No. Także widzicie, różowa dama i różowa córcia. No i zawsze jak pan test daje, to dzieci krzyczą, Kasia dostanie jeden. Tak? No. I też mam później jeden. No i dobrze. Ale to nie jest tak, że to się samo bierze, bo Kasia naprawdę się uczy i dużo ćwiczy. I to nie jest tak, że Kasia przychodzi to samo, nie? Do ciebie. Nie. Tylko ty wysiłek w to wkładasz. Kasia się naprawdę stara i bardzo dużo się uczy. Podoba mi się tutaj ten ogród przed tym domem. Taki dziki. Dziki ogródek. I to jest właśnie fajne. W ogóle... Dużo właśnie teraz osób
próbuję mieć taki właśnie ogród stworzony pod te zwierzaczki, nie? Które właśnie w takim ogrodzie się na przykład chowają. I oni tak go robią właśnie na takie styl dziki. Ale tutaj jakie fajne. Wow. Fajny krzew z takimi dmuchanymi. Nie wiem jak się nazywa. Pomarańczowe liście. Nie, to są takie właśnie takie dmuchane. Różytki dzikie. Na pompowną powietrze. Tutaj zobaczcie jaki żywopłot się zrobił, gęsty, tak ładnie podcięty prosto i on jest zrobiony z takich tujek, tuje tak urosły jak ściana dosłownie. O i Katarzynka, nie Kasia, bo zjedziesz w dół, tego tak nie widać, ale tam po prostu się jedzie w dół. Ktoś się pytał, czy w Niemczech można palić w kominku. Słuchajcie, palą w kominku, bo nawet tutaj jak idę, to ja czuję ten dym z komina. Ale na pewno nie może być to jako jedyne źródło ogrzewania domu, tylko można sobie palić tak okazjonalnie w tym kominku. I dlatego oni to robią właśnie. Ja też zresztą też palę w kominku. Właśnie mówię do Kasi, że mimo to, że pada, to i tak jest bardzo fajny spacer i się cieszę, że wyszłyśmy. I tak naprawdę idziemy w deszczu, ale jak to mówią, nie jesteśmy z cukru, więc możemy jak najbardziej iść. O, znowu karetka. Pewnie teraz jej wraca. A może. Ojej, jak takie słyszę właśnie karetki, to od razu mi się tak smutno robi. O tobie, Kasia? No, ale nigdy nie miałam do czynienia z karetką. No, miałaś kiedyś, jak byłaś mała. Ale nie pamiętasz. Ale nie tak do końca. No, w każdym bądź razie... O, tutaj tak fajnie wieszają pranie. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Tam widzicie? Tam właśnie... Właśnie w takim... Na wieszakach. Te bluzki na wieszakach. I to jest ten Wintergarten, ale oni chyba mają taki dość ciepły ten Wintergarten, bo u mnie jak już się trochę robi zimniej na zewnątrz, to ten Wintergarten to już się nie nadaje, żeby tam trzymać w ogóle ciuchy, bo tam już jest po prostu chłodniej. Teraz pokażę wam szybko jeszcze tą kalimatę. Zobaczcie. O tej kalimacie właśnie mówiłam. I z tego sklepu mam kupiony Yogi Star, się nazywa ten sklep. I ona po prostu jest gumowa i dlatego na takiej kalimacie łatwiej się jogę ćwiczy. No taka struktura, widzicie, z tej strony tak i z tej strony tak. Taka struktura tej kalimaty i do tego taki klocek. O, taki korkowy klocek. Jak cegiełka powiedziałabym, jak cegła, chyba nawet takich samych wymiarów. No i to jest właśnie ten kolorek, o którym wam mówiłam. A że ja lubię róż, to jest taki blady róż, to właśnie taki się udało zamówić.